Dzisiejszy szósty etap dosyć udany. Udało mi się nadrobić kilka minut, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Na pewno też awansowałem kilka pozycji, nie wiem jeszcze ile, bo nie mamy oficjalnych wyników. Etap był bardzo trudny, szczególnie początek. Na początku były techniczne wydmy, niesamowicie miękkie i kopne. Naprawdę motocykle nie chciały tam jechać tak jak powinny, ale no, na całym etapie starałem się zachować równe tempo. No i to się chyba opłaciło. Teraz trzeba też oszczędzać siły na kolejne dni, bo organizator zapowiedział, że jutrzejszy etap i etap pojutrze będą bardzo ciężkie. Niestety dzisiaj pechowy dzień i pechowo zaczęliśmy nowy tydzień, bo mieliśmy awarię skrzyni biegu. Najpierw straciliśmy trzeci bieg, później czwarty, później piąty, później szósty i później już jechaliśmy tylko na drugim biegu. No niestety zawody się dla nas, walka o podium na pewno się skończyła. No i takie wielkie marzenie, no moje i Toma na pewno w tej chwili odpłynęło, no ale dobrze, że jesteśmy na mecie. Tutaj duże gratulacje dla wszystkich chłopaków, mechaników, którzy zmienili szybko nam skrzynię biegów na serwisie poniżej godziny, więc jest to wielka, wielka dla nich zasługa. No my dalej będziemy kontynuowali, będziemy walczyli jak się da, ale no wielka szkoda.